Titanfall dobitnie pokazuje, że przy serii Call of Duty od zawsze pracowali ludzie zdolni, którzy jednak nie mieli okazji, by wykazać się czymś naprawdę ambitnym. Grupa uciekinierów, która odeszła z Activision po pewnej głośnej aferze, tworzy teraz pod szyldem Respawn Entertainment tytuł bez dwóch zdań next-genowy. Zgłębią go jednak tylko posiadacze nowego Xboxa i PC-ciarze. Na PlayStation 4 nie ukaże się w ogóle lub zaliczy poślizg. Samotnicy również nie mają tu czego szukać, bowiem nowy shooter od Respawn Entertainment będzie grą wyłącznie wieloosobową, co jednak nie wyklucza pewnych elementów fabularnych, zapewne przypominających trochę Brinka, oby tylko lepiej wykonanych. Warto tu dodać, że stojące za tytanami studio pozostaje w pełni niezależne, a Electronic Arts pełni tu jedynie rolę wydawcy. Respawn Entertainment to głównie weterani serii Call of Duty, stąd zabraknie w grze potyczek na większą skalę. Tytuł zaoferuje 16-osobowe starcia na zdecydowanie mniejszych mapach niż te, które znamy z gier od studia DICE. Można więc powiedzieć, że to taka gra, która mogłaby wprowadzić nową jakość do serii Call of Duty, ale w Activision niespecjalnie było miejsce na dokonywanie tak wielkich rewolucji. Główną różnicą względem najlepiej sprzedającej się marki FPS jest przede wszystkim obecność tytanów, czyli tak naprawdę inaczej nazwanych mechów. Warto przy tym dodać, że sterowanie robotami wcale nie będzie w rozgrywce niezbędne. Dalej można poruszać się po mapach na piechotę. Oba warianty będą mieć dobre i złe strony. Choć mech to znakomita tarcza, dość łatwo można go zniszczyć, podkradając się nieopancerzonym wojakiem od tyłu. Żołnierze, którymi pokierujemy podczas rozgrywki, zostali ochrzczeni mianem pilotów. Każdy z nich zyska w dowolnej chwili opcję zesłania tytana na pole walki. Czasami trzeba będzie poczekać parę chwil, ale tylko w przypadku wcześniejszego zniszczenia naszej maszyny. Piloci będą narażeni na rozdeptywanie lub superbroń tytanów. Mogą jednak prowadzić ostrzał z miejsc mechom niedostępnych, a dodatkowo dostać się na plecy wroga, co pozwoli uszkodzić ich pancerz. W efekcie zabójcze maszyny będzie można przy odpowiednim planowaniu walki dość łatwo wyeliminować z zabawy, gdyż mają one mocno ograniczony zasób możliwości obronnych w chwili takiego ataku, aby nie były one zbyt potężne względem innych jednostek. Choć to sieciowa strzelanka, wcale fragami gra nie stoi. Punkty, które otrzymamy za ubicie pojedynczego pilota, to ułamek suny przyznawanej za zniszczenie tytana lub wypełnienie celów danego wariantu rozgrywki. Oprócz tego ważna będzie rozgrywka zespołowa i premie punktów przyznane zgranym ekipom. Zarówno piloci, jak i tytani uzyskają oczywiście dostęp do urozmaiconego wyposażenia, które będzie można odblokowywać w czasie zabawy. Pojawią się również opcje doboru tytana. Spośród kilku zaproponowanych przez grę będziemy mogli wybrać taki model, który najbardziej odpowiada naszemu stylowi gry. Uzbrojenie robotów poza bazukami czy gigantycznymi karabinami rodem z Lost Planet uzupełnią również specjalne zdolności, przypominające w założeniach klasyczne perki. Piloci zyskają bardzo bogaty wachlarz ruchów, niedostępny dla maszyn kroczących. Jetpack pozwoli szybko przemieszczać się po planszach, pokonywać wysokim skokiem rozmaite przeszkody czy wbiec po ścianie na budynek i przygotować zasadzkę na rywala. Warto wspomnieć, że część broni została zaprojektowana specjalnie do pojedynków z tytanami. Takiemu rozwiązaniu może sprzyjać też podobno ważny dla całości system komunikacji głosowej. Piloci będą mogli dzięki jetpackowi po prostu wzbić się w powietrze i latać wokół przeciwnika jak natrętne muchy, plując przy tym ołowiem w jego stronę. Wcale nie wiadomo więc, czy po pierwszych zachwytach społeczności graczy nad tytanami, część nie zdecyduje się na porzucenie pancernych powłok. Siła ognia przeciw większemu zasobowi ruchów na polu walki? Innymi słowy, dla każdego coś dobrego. Poza bardzo ciekawymi założeniami tytułu, bryluje on jeszcze w jednym aspekcie. Grafika wygląda nieziemsko. To produkcja, która jakością oprawy zjada na śniadanie najnowsze hity na silniku Frostbite 3, łącznie z Battlefieldem 4. Jakość na pewno zostanie okupiona gigantycznymi wymaganiami sprzętowymi. Titanfall to jednak spotkanie pięknych tekstur, masy efektów graficznych oraz błyskawicznej, nieskrępowanej niczym radochy. Na debiutancki tytuł Respawn Entertainment czekamy więc z otwartymi ramionami. Wygląda po prostu jak o wiele lepsza wersja Call of Duty, jednocześnie będąc odpowiedzią na pytanie, co można by w tamtej grze ulepszyć. Część graczy może odczuwać niepokój z powodu rezygnacji z kampanii single player. Nie wiadomo też, czy krótkie przerywniki fabularne przed każdym meczem zapewnią ciekawą historię. Z drugiej strony to jeden z tych tytułów, których wyłącznie dla trybu solowego raczej się nie kupuje. Jeżeli tylko przyczyni się to do dodatkowego wypieszczenia multi, to Titanfall na pewno na dłużej zagości na dysku naszych komputerów. Bardzo byśmy chcieli zainstalować go już 13 marca, czyli w dniu polskiej premiery.